podróż na poszukiwania. Zaczynam w deszczu. Teraz troszeczkę się przejaśnia, zobaczymy jak pogoda w Starachowicach. Tak wygląda podsumowanie, już dawno takiego nie było. Odkryliśmy z Filipem malutkie takie wejście, gdzie nie było szukane nigdy. I patrzcie na to, 5 kawałków łowi, w tym taka rybka łowiana, 2 PRL-ki, blaszka, trochę zawleczek, wiadomo, śmieci, ale monet. 18,22 zł plus 100 jest 25 zł. No i jest, stare srebro, krzyżyk, obrączka, no i 2 zegarki, Casio. Bransoleta była tak sfatygowana, że od razu odpadła, no ale kaseta cała w dobrym stanie. No i tutaj to jest taki smartwatch malutki, zobaczymy czy będzie działał po naładowaniu. Ładna bransoletka, emocje były. Oj, było super dzisiaj. Pozdro serdeczne, Konrad, Filip, naprawdę takie poszukiwania, że głowa mała, 3 godziny na piachach w Starachowicach, super. A ja, kochani, kładę się spać w moim wspaniałym doblu i zobaczcie, jaka jakość teraz będzie nagrań. Dzięki temu oświetleniu, które dostałem od Łukasza. Także co, nie przedłużając. Widzicie, 2 dni i poszukiwania, i zawody. Dzięki Filip, dzięki Konrad za mega spotkanie. Dziękuję Radek Trybus, Kamil Jabłoński, żona Kamila, Grzesiek Waldoń i wszyscy, którzy zorganizowali tak genialne zawody, naprawdę mistrzostwo wszechświata. Dziękuję wszystkim zawodnikom za niesamowite walki. No i co, widzimy się na kolejnych poszukiwaniach, na kolejnych zawodach. Na razie, cześć!